Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak można przeprowadzić test dla średniej. To jest inaczej, dokładniej mówiąc, test parametryczny, test statystyczny dla średniej i mamy zweryfikować pewne przypuszczenie. Jeżeli mamy powiedzmy jakąkolwiek treść zadania i jest między innymi powiedziane, czy prawdziwe jest twierdzenie, że średni dochód na jedną osobę dla ogółu gospodarstw jest większy niż 517 i mamy w tym momencie z treści zadania takie elementy jak. To wiemy na pewno z treści zadania, że mamy miesięczne dochody na jedną osobę w rodzinie. Jest to cecha statystyczna czy zmienna, która ma w tym momencie jednostkę złotych na osobę. Wiemy jednocześnie, że próbę możemy zakwalifikować jako liczną, bo liczba przypadków, które badamy, przekracza 30, dlatego wówczas możemy powiedzieć, że należy korzystać z rozkładu normalnego. Wiemy, że nasza próba wynosi 50. Oczywiście z treści zadania, którego tutaj konkretnie nie umieściłam, ale z treści zadania wszystko trzeba będzie wypisać. Po pierwsze, jeszcze musimy pamiętać o tym, że mamy to przypuszczenie dotyczące średniej, a więc mamy na pewno do zweryfikowania jakąkolwiek hipotezę zerową, ale dotyczącą średniej. Należy też zwrócić uwagę, że ten średni dochód mamy sprawdzić takie przypuszczenie, czy on jest większy niż 517, a więc jest to badanie średniej, ale przy hipotezie jednostronnej, bo mamy sprawdzić, czy coś jest większe lub mniejsze od jakiegoś zadanego poziomu. Nie czy jest równe czy różne, ale konkretnie czy jest większe lub mniejsze. I teraz tak, jeżeli najczęściej w treściach by było powiedziane, że mamy zweryfikować takie przypuszczenie przy poziomie istotności 5%, a tutaj nie jest to napisane, to domyślnie taki poziom istotności stosujemy. Jeżeli nie ma żadnego innego zadanego, to 5%. I teraz, jeżeli ta nasza hipoteza, którą mamy zweryfikować, zakłada, że średni dochód ma być większy niż 517, to oznacza, że hipoteza alternatywna będzie musiała być zapisana jako jednostronna. W takim przypadku będziemy musieli szukać wartości w rozkładzie normalnym, ale przy podwojonym poziomie istotności alfa 5%, czyli faktycznie dla 10%, czyli w tym momencie nie 1,96, a 1,64. Taka wartość będzie nam konieczna do podjęcia decyzji co do hipotezy zerowej, która u nas ma następujący zapis. H0 dwukropek mi albo m, zależy od tego, jak macie na zajęciach to zapisywane, wynosi 517. 517, bo takie wynosiło wartość, taka była wartość w naszym przypuszczeniu, które mamy zweryfikować. Jeżeli nasza hipoteza zerowa wyglądała tak, że średnia miała wynosić 517, bo zawsze w hipotezie zerowej zakładamy, że nasza średnia wynosi tyle, co zakładana, dokładnie znak równa się, to w hipotezie alternatywnej mamy zaprzeczenie, a więc, że wartość może być mniejsza, większa lub po prostu przekreślone. Mamy u nas konkretnie powiedzieć, czy jest większa niż 517, więc taki znak większości stosujemy. Musimy zawsze o tym pamiętać, że w przypadku, gdy hipoteza alternatywna jest tylko jednostronna, albo że jest mniejsze, albo że jest większe, szukamy przy podwojonym poziomie. Dlatego tutaj szukaliśmy przy podwojonej poziomie istotności alfa, które wynosiło 5%. A więc nasza hipoteza jest zapisana i zerowa, i alternatywna. Żeby zweryfikować hipotezę zerową, czy ją należy odrzucić, czy też nie, musimy zastosować statystykę testu, która tutaj jest zapisana. W związku z tym, że potraktowaliśmy, że próba jest u nas duża, liczna, bo przekracza ponad 30 jednostek, korzystamy ze statystyki testu o następującym zapisie. Wówczas, jeżeli wiemy o naszej cesze, że odchylenie w próbie wynosiło 103, a średnia 562, to po wpisaniu odpowiednich wyników mamy wynik 3,082.
Wówczas ten wynik należy porównać do wartości krytycznej znalezionej w rozkładzie normalnym, bo jeżeli obliczam statystykę U, to muszę mieć U krytyczne, czyli statystyka pochodziła z rozkładu normalnego, to i wartość krytyczna musi pochodzić z tego samego rozkładu normalnego. Wówczas, jeżeli znajdziemy, że nasza statystyka jest większa niż wartość krytyczna, czyli wartość znaleziona w tablicach statystycznych rozkładu normalnego, to możemy powiedzieć w tym przypadku, że na pewno istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. I co w związku z tym? No, w związku z tym możemy powiedzieć, że nasza hipoteza zerowa jest tutaj, powiedzmy tak w cudzysłowie, błędna, a poprawną przy poziomie istotności 5% jest nasza hipoteza alternatywna, która mówi o tym, że nasza średnia, u nas to było dochodu, przekracza 513, czyli powiemy w tym momencie poprawnie. Przy poziomie istotności 5% istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówi o tym, że średni dochód na jedną osobę dla ogółu gospodarstw domowych wynosi 517. Możemy w tym momencie powiedzieć, że ten dochód jest wyższy. Dokładnie jest wyższy, nie że jest mniejszy, czy jest różny od 517, on jest konkretnie wyższy. Dlaczego, że jest wyższy? Bo tak była zapisana hipoteza alternatywna, która stanowi zaprzeczenie dla hipotezy zerowej. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, zapraszam do wejścia na stronę internetową zadaniaprojekty.pl. Tak jak tu widzicie, możecie też bezpośrednio pisać do mnie na adres zadania-projekty@wp.pl. Zapraszam również do zarówno subskrybowania, komentowania, lajkowania, udostępniania tych wszystkich przeze mnie tworzonych filmów. Zawsze coś tam możecie znaleźć, co będzie Wam potrzebne do zaliczenia. Jeżeli potrzebujecie rozwiązania swoich zadań, możecie je wysłać od razu na adres, który ja Wam tutaj wpisałam. A sami jak najwięcej zadań rozwiązujcie, udostępniajcie te filmy. Na pewno dobrze by było obejrzeć takie filmy kilkukrotnie, bo tylko wtedy jesteście w stanie zrozumieć od A do Z cały taki test, jeżeli spotykacie się z nim pierwszy raz. Pozdrawiam.